Dzień dobry, witam. Z nad większej rzeczki niż wczoraj. Niestety, ale trzeci dzień już płynie zmącona woda. Dziś jest troszkę lepiej, no ale dalej niestety średnio da się łowić. Stwierdziłem, że skoro już tu jestem, to przynajmniej chwilę trzeba popróbować, ale ciężko będzie w takich warunkach, żeby cokolwiek skusić. Ale idę próbować, no trzeba spróbować i tyle. Przeniosłem się kilka kilometrów w górę rzeczki. No i tutaj już jest woda czysta. Jeden z dopływów ją tak bardzo sponiewierał. Tu jest woda czysta, kryształ. Piękne otoczenie, więc będziemy próbować. Trochę dzisiaj gorąco, lampa od rana, ale trudno. Przyjemnie jest. Będziemy tu próbować. Już od razu fajne miejsce. Mam nadzieję, że jakieś pstrążki się zameldują. Zobaczymy. Na razie jest nie widać. Nie widu ani słychu. Tylko zaczep. Na rybku widziałem sporo, ale ani śladu większych ryb póki co. Żadnego wyjścia kontaktu, nic. Tu leży też jest ładnie. Tylko jeszcze trzeba sobie celować. Na rybku jest mnóstwo. Gdzieś te większe rybki też muszą przecież być. Trzeba szukać może jakieś głębszych miejsc, ale pytanie, czy to są głębsze miejsca. Przepięknie to jest. Tam w końcu liczę, że coś puknie. To jest przepięknie, ale ryb nie widać, to jest najgorsze. Nic tu nie ma. Aż się wierzyć nie chce. Taka piękna górska rzeka. Czyżby pstrągi sobie nie radziły w aż tak szybkim nurcie? Nie no, niemożliwe. Niemożliwe.
śladu ryby. Ani śladu ryb. Taka piękna rzeka. Jak się nic nie będzie działo jeszcze przez chwilę, to trzeba robić ewakuację i szukać innych miejsc. Nawet chociaż żeby coś błysnęło, żeby jakieś wyjście gdzieś było. Nic nie widać. Piękno natury jest super, ale rybek nie ma niestety. Miałem przed chwilą pierwszego pstrąga. Niestety się spiął właśnie tu w tym miejscu. No, tu jest fajny dołek. Gdzieś tu siedział sobie koleżka, ale tak czy siak zaraz chyba tu kończę, bo nie ma tu za bardzo ryb. Pojadę nad inną rzeczkę. Jeszcze tam zobaczymy. Pięknie tu. Wspaniała, piękna rzeka, ale niestety z rybami problem. Zaraz podjadę sobie parę kilometrów i będę na innej rzeczce. Będziemy tam jeszcze próbować, dzień jest długi, więc trzeba jeszcze jechać, korzystać z pięknej pogody, bo zaraz ma się popsuć i znowu ma padać przez parę dni. Był jeden pstrążek, to musi być ich więcej. No i drobnicy też jest sporo. Chodzi cisza. Jest skarpa i rosną poziomki. Coś tu, a to ptaki się przestraszyły, że coś lezie. Także mam śniadanko. Przepuczymy i sobie zjemy. Nadsmakują jak poziomki. W końcu mamy strągalka. No. To mnie przyposolił. Lekko wpięty. O, całkiem przyzwoity. Ciekaw. Próbujemy dalej. To coś poważnie siedzi. Coś poczułem, ale co? Temat jest spokojniejszy. Tu jeden, to powinien być jeszcze jakiś.
Oj, i to jest zaczep. Ale to pięknie. Jak w Alpach. Pojechałem nad kolejną rzeczkę. Tu sytuacja jest trochę inna, bo woda jest trochę trącona. Ale może akurat, mam nadzieję, że coś się tu trafi. Byłem tu w tym roku w marcu. Wtedy woda była pośniegowa, lodowata. No oczywiście wtedy nic nie pyknęło, nie było szans na to. Natomiast pochodziłem sobie, po prostu zbadałem rzeczkę. Wiem, że tam wyżej jest bardzo fajne miejsce, głęboki dołek, przelew, więc będę tam próbował. Zobaczymy, czy to w ogóle są jakieś ryby. No i mamy pierwszego pstrążka, fajnie, szybko, taki mały gagatek. Czekaj, próbujemy dalej. Patrzymy tam w cieniu. Przed sobą mam kawałek wody głębszej. O, jest. A, drugi taki nieduży, ale jest. No to już ta rzeka już prowadzi z poprzednią. Szukamy dalej. Dalej są piękne dołki, fajne z głęboką wodą, więc tam myślę, że coś będzie siedzieć. No, troszkę jest brudnawa woda, no ale... Ale jak już dwa wzięły, to znaczy, że będzie dało się coś wyciągnąć. Zobaczymy. Woda jest chyba też trochę podniesiona. Nie sądzę, żeby taka była normalnie. Kilka dni deszczy zrobiło swoje, ale to już mówię, to już jest i tak dzisiaj już jest względnie dobrze. Tyle tylko, że od jutra znowu ma padać i będzie klops, trzeba będzie się wybrać nad jakąś stojącą wodę, jezioro Staw. Na razie jeszcze próbuję dzisiaj tutaj. Próbujemy w dół. Z racji tego, że woda jest trochę trącona, te ryby mogą potrzebować dzisiaj trochę więcej czasu. Po prostu nie widzą tak dokładnie. No bo tu w sumie coś co chwilę gdzieś tam czuję jakieś szarpnięcia. Gdzieś jakieś wyjścia już miałem też przed chwilą, ale coś te ryby takie są właśnie dzisiaj. Troszkę anemiczne, no ale to na pewno przez to, że ta woda jest taka, no. Jakaś drobnica goni. Był. A, ładnie przywalił. No, ale na tym się pewnie skończy. No i wyszedł do obrotówki. O, taki pstrągalek.
mały. Ale widocznie może większych to nie ma, nie ma co się spodziewać cudów. To jest raczej sejłowie dla piękna przyrody, że tak powiem. Próbować gdzieś między tymi skałami, coś pewnie siedzi. Za chwilę dojdziemy do konkretnej głębokiej toni. Tam liczę na to, że coś dziubniemy, chociaż takie miejsca są, to zazwyczaj są już mocno przełowione, więc zobaczymy jak to będzie, ale na pewno tam idziemy. I wzdłuż tych skał zobaczymy tylko, musimy mieć pracującą przynętę. Teraz powinno być lepiej. Kawał wody, dna nie widać. Tutaj to wygląda jak na szczupaka woda bardziej. No, coś tam poczułem. Coś było chyba. Oj, tam skały. Nic nie dzieje, to za chwilę przejdziemy na drugą stronę. Tak będzie łatwiej, pójdziemy tam dalej, tam jest piękny przelew. Zupełnie nic się nie dzieje. Tutaj to jej miejsce na głowacice. Dochodzimy do miejsca, które mnie najbardziej w sumie interesowało. Byłem tu w marcu. Stwierdziłem, że to jest miejsce z niezłym potencjałem. Tutaj jakieś pstrągi muszą być. I oby tak było. Też jest głęboko.
Oj, zarośnięte tu strasznie. No i co? Zahaczałem jakąś żyłkę, zwinąłem i jest haczyk z ciężarkami. To znaczy się, że ludzie tu kusują, bo inaczej tego nie nazwę. A jak se łowią na jakiegoś robaka, no to wiadomo, że pstrągi wyłowią. Niestety, tak to w Polsce wygląda. W końcu jakiś pstrążek, no ale to maluszek. Nic większego tutaj się nie zameldowało. Nawet w takiej toni, w tak głębokiej wodzie, nic większego nie widać. To jeszcze parę rzutów, już mi się dalej nie chce iść. Już cały dzień łowię praktycznie. Cały dzień praktycznie. Kończę ten dzień. Mało udany, jeżeli chodzi o ryby. Natomiast fajnie, że cały dzień nad wodą w pięknej scenerii. Ta pierwsza rzeczka, na której byłem, na dole brudna woda. Pojechałem kawałek wyżej, już woda była czysta. Tyle tylko, że jakoś tak kiepsko z rybami. Tutaj spodziewałem się troszkę więcej. No ale niestety chyba trzy pstrążki tak udało się wydziubać, jakiegoś klinika. No ale jak na taką wodę, no to bardzo słabo. A może to też jest spowodowane tym, że jest jednak trącona ta woda dosyć mocno. No ale nic to, no przyjemnie cały dzień spędziłem, ładna pogoda. Jakieś dalsze wyjazdy się szykują, zobaczymy. Teraz ma trochę padać, ale jakby jutro nie padało, to się jeszcze wybiorę. Albo nad rzeczkę, albo nad jezioro. Zobaczymy. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego.